jestem tancerką grupy tańca współczesnego Politechniki Lubelskiej. Znajdujemy się teraz na sali gimnastycznej małej Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie. Mam tutaj zajęcia z pierwszą A. Właśnie małe dzieci, nauczyć ich trochę może wyrażania siebie przez ruch, może przypomnieć im, jak się wyraża siebie przez ruch. Dla mnie chyba było najtrudniejsze okiełznać całą gromadę i nauczyć się, w jaki sposób ich energię, niespożytą energię wręcz, ukierunkować w odpowiednią stronę. Czy coś było trudne dla dzieci? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że bardziej się bawiły, że uczyły się przez zabawę, natomiast nie musiały być zmuszane do czegokolwiek. Dzieci dają bardzo dużo energii od siebie, która dodatkowo mobilizuje do pracy i powoduje, że chce się z nimi pracować. Dzieciaki są bardzo kreatywne i mam nadzieję, że na tych zajęciach też ta kreatywność została rozbudowana i rozwinięta w odpowiednim kierunku. Teraz są bardziej otwarte na różne nowe doświadczenia. Poproszona o poprowadzenie zajęć w ramach projektu Myśl w ruchu. Charakter moich zajęć jest taki, że poruszam
zarówno ciało, jak i głos. W związku z tym ta propozycja jest dość taka szeroka i nastawiona na kreatywność. Bardzo popieram w ogóle ten projekt, który zakłada, żeby jakby wdrożyć pewien nawyk, pewien sposób myślenia wraz jakby z wdrażaniem takich przedmiotów czysto intelektualnych. Wszystko jakby idzie na tak zwany mózg. Dzieci nie mają nawyku myślenia ciałem i nie jest rozbudzona ich wrażliwość i taka inteligencja emocjonalna, bym powiedziała. W związku z tym sam pomysł wdrażania od samego początku takiego nawyku myślenia ciałem i pobudzania tej wrażliwości, a przede wszystkim umiejętności słuchania, używania jakby uszu do porozumiewania się ze światem i też dotyku, czyli używania swojego ciała, wydaje mi się nieprawdopodobnie istotne i daje szansę na jakiś dużo pełniejszy rozwój dziecka w szkole w ogóle. Na tańcach na przykład uczymy się hip-hopa. Wytańczyliśmy robota, węże i się bawiliśmy. Najtrudniejsze były te. Wstążki były najtrudniejsze. Najtrudniejsze było, jak się ruszaliśmy. Najfajniejsze był taniec robota. Fajne są te tańce, jak z kolegami tańczymy. Witam, Joanna Szot. Chciałabym opowiedzieć trochę o mojej pracy z dziećmi w szkole numer 28 przy ulicy Radości. A tutaj jednak robiliśmy dużo takich rzeczy no, niekonwencjonalnych, no, nie oszukujmy się, trochę tarzaliśmy się po podłodze, trochę dzieci były zaskoczone, bo też inna muzyka, czasem w ogóle bez muzyki, czasem zupełnie inne dźwięki, do których trzeba było się ruszać i pracować trochę ciałem w trochę w inny sposób. No wiadomo, nie wszyscy od razu poczuli się dobrze na tych zajęciach, niektórzy nie chcieli. Jeden chłopiec był taki, który w ogóle na początku miał opór, żeby przyjść. Nie chciał w ogóle tańczyć, nie chciał przychodzić na zajęcia. Natomiast okazało się, że po pierwsze ma ogromne predyspozycje do tego. Był jednym z najbardziej zdyscyplinowanych dzieci na zajęciach. I okazało się, że jest dobry, że jest świetny w ogóle. Że bardzo dobrze mi się z nim pracowało. Szybko minął ten czas. Jakoś tak wyjątkowo, dopiero wydaje mi się, że dopiero zaczęliśmy, a już koniec. Także nie wiem, może dlatego, że to rzeczywiście krótko trwało, te zajęcia, to było raz w tygodniu.
ale każde zajęcia były bardzo intensywne, to znaczy za każdym razem dzieci poznawały coś nowego i ja się starałam też im za każdym razem coś nowego pokazywać, żeby jak najwięcej, no jak najwięcej mogły skorzystać na tych zajęciach. Łapie obie, kładziemy na kolanami, tak? I teraz tak, flex, czyli mocno stopy do sufitu, flex. Leżą, tylko stopy, tak? Tylko palce są dotknięte do sufitu, flex, went, flex, went, flex. Otwieramy rękę i nogę razem, drugą chowamy do środka i w dół. Brawo. I raz. W tej pracy z ciałem możemy zrobić wszystko, co nam tylko przyjdzie do głowy i to uczucie wolności. To jest to, co ja najbardziej kocham w tym tańcu i to jest to, co chciałam tym dzieciom przekazać, żeby one też to poczuły, że one tak naprawdę mogą wszystko. Co robicie na zajęciach? Na przykład pokazuje się, gada, na przykład robi swoją rolę, tańczy. Jakie zajęcia były najciekawsze do tej pory? Balet. Balet. Ostatnie. Powiedzcie, co było najdziwniejszego do tej pory na zajęciach? To jak musieliśmy robić taki wzorek. Niedługo będziecie występowali w teatrze sami. Co będziecie tam robili? Tańczyć. A co będziecie tańczyć? Hip-hop, balet, współczesny taniec. Taniec współczesny. Nazywam się Barbara Czajkowska. Jestem instruktorem prowadzącym klasy pierwszej A dumnej ze szkoły podstawowej nr 24 na Niecałej. Nie wiem, czy ktoś z Was wcześniej na jakąś tańce. Ja wiem! To mniej więcej... Ja wiem! Tak? To mniej więcej wiecie już, co będziemy robić, ale my będziemy się uczyć tańca współczesnego, o którym pewnie nie wiecie jeszcze dużo, ale wszystkiego się dowiemy w trakcie, tak? Jak buciany, tak? Zakładaliśmy, że dzieci nie tylko wezmą udział w zajęciach tańca współczesnego, ale też i wszelkich innych technik. I nie tylko ruchowych, ale również aktorskich. Też i zajęcia takie, które
rozwiną je kreatywnie. To znaczy stawiamy przede wszystkim nacisk na ekspresję twórczą, taką ruchową ekspresję twórczą, zdając sobie sprawę z tego na bazie naszych doświadczeń, że ruch to jest język. Widzę największą zmianę właśnie na tej płaszczyźnie. Dzieci reagują natychmiast, reagują bardzo żywiołowo, nie mają żadnych blokad, jeśli chodzi o wyrażenie swoich emocji, często bardzo abstrakcyjnych, poprzez ruch, czego na początku nie było w ogóle. Były takie trudności moje personalne, jest to bardzo specyficzna praca, w której trzeba przełamać taką ludzką delikatność. Były też problemy z dzieciakami, każde jest inne. Trzeba je dobrze poznać, żeby wiedzieć, jakim językiem do nich mówić i ta informacja za każdym razem musi być inna w odniesieniu do każdego z nich. Także być może były to trochę problemy czasowe, bo mieliśmy go bardzo mało. Natomiast ostatecznie myślę, że no, mamy być czego dumni. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem uważam, że trafiony w dziesiątkę. Odbiorcami tego projektu byli najmłodsi uczniowie szkół podstawowych w Lublinie. To oni w przyszłości będą właśnie twórcami sztuki i jej odbiorcami. Pierwsza B z niecierpliwością każdego tygodnia oczekiwała na środę, ponieważ w ten dzień były prowadzone zajęcia. Wszystkie dzieci, bez wyjątku, zaspokoiły swoją ogromną potrzebę ruchu, ale wiele korzyści otrzymały też dzieci nieśmiałe. Przełamywały swoje bariery emocjonalne i otwierały się na otoczenie. Przed chwilą spektakl pod tytułem Królowa Śniegu w ramach projektu Myśl w Ruchu. Taniec daje wszechstronny rozwój uczniom. Mogli tutaj rozwijać swoje zainteresowania, mieli możliwość wyrażania ekspresji, rozwoju wyobraźni. Udział w tym projekcie nauczył ich też dyscypliny wewnętrznej, wytrwałości. To zaprocentuje w przyszłości, że dzieci jednak dojdą do takiego momentu, że zaczną naprawdę interesować się tańcem, że rozwiną to w pasję i być może za kilka lat obejrzymy ich tutaj na deskach teatru albo muzycznego, albo teatru aktora jako
solistów zespołu tanecznego. Nie pasuje nawet. Zauważyłam, że dzieci są bardziej otwarte. Chętnie biorą udział w różnych takich zajęciach grupowych, mniej się wstydzą. A poza tym uczą się wypowiadać nie tylko słowami, ale i tańcem. I chyba to w tym wieku, gdzie dzieci są najbardziej otwarte, ale też najbardziej i nieśmiałe, przełamują swoje bariery dotyczące jakiegoś współdziałania. Jest to zauważalne nie tylko przeze mnie, ale także przez rodziców, którzy dostrzegają zmiany. Mogę sobie tylko pozazdrościć, że moja klasa jest jedną z tych klas, które zostały wybrane do tego projektu i fajnie by było, gdyby większość dzieci mogła w takim projekcie uczestniczyć, ponieważ jest to tak fantastyczna przygoda, która zapadnie dzieciom na pewno na całe życie. Jeśli chodzi o moją choreografię, za wszelką cenę starałam się sobie postawić barierę, żeby nie narzucać dzieciom za dużo. Są oczywiście ramy zbudowane przeze mnie, ale to chciałabym podkreślić szczególnie, że większość ruchu, który się na scenie pojawi, to jest wynik działań twórczych samych dzieciaków. Czyli sam ruch i jego forma została zbudowana na bazie ich improwizacji. Uwaga! Zapamiętajcie, jak stoicie, tak? Zawsze ruszacie za Mają i za Julką, tak? W kolejności parami, tak jak jesteście. Wejdziemy z tej kulisy, to jest kulisa, ta dziura tu, tak? Trzeba kulisa. Dobrze? Wejdźcie stąd, ustawcie się od razu na miejsce, ja wam pomogę. Będzie ciemno, ale dam radę. Witam was! Pani Asia wam będzie mówiła, gdzie tutaj, w tej całej się macie znajdować, tak żeby światła was oświetlały, zarówno jak będziecie na scenie, jak też jak będziecie za kulisami czy w garderobie, to już po przekroczeniu tamtego progu, to jest ten Martin Zasiąg. Za kulisami musi być teraz bardzo cichutko. Chciałam, żeby dzieci też miały świadomość, że one mogą brać udział w tworzeniu tej choreografii, żeby czuły, że to jest ich, że to jest ich spektakl, że to nie są jakieś zadane kroki, które pani tam kazała wykonać, tylko żeby one czuły, że to jest coś, co ich dotyczy i one to czują. Także wspólnie omawialiśmy to, co robimy na początku i później dzieci same starały się zinterpretować to ruchowo. To znaczy oczywiście, że ja im dawałam jakieś tam ogólne wskazówki, co robimy, jak robimy, ale chciałam, żeby oni sami też troszeczkę pomyśleli o tym, co robią, żeby ta interpretacja była ich interpretacją też. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia wasza pani teraz. Zdaje się na tym pasku czarny. Wyszedł, 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 w
choreografią przebiegała tak, że ja dużo czerpałam z dzieci, z tego, co robiliśmy na zajęciach. Czyli jakieś takie podstawowe elementy tańca współczesnego znajdą się w tej choreografii. Oprócz tego ich improwizacja. Cała choreografia jest o wodzie, można powiedzieć, gdyż no, naszym zadaniem było przedstawienie czterech żywiołów. Akurat nasza grupa, w naszej choreografii dominuje żywioł wody. Całość będzie prezentowana w warsztatach kultury 16 grudnia. Wpływa woda, skrada się ziemia. Palmami, wodą i ogniem.
Szanowni Państwo, przed Państwem wystąpili klasa pierwsza A ze szkoły podstawowej numer 6 pod kierunkiem pani Eweliny Drzał. Klasa pierwsza A ze szkoły podstawowej numer 24 pod kierunkiem pani Barbary Czajkowskiej. Klasa pierwsza B ze szkoły podstawowej numer 28 pod kierunkiem pani Asi Szot. Wszyscy mamy dla Państwa i dla dzieci również jeszcze jedną niespodziankę. Lubię pracować z dziećmi, to jest bardzo wdzięczna praca, bardzo trudna, ale, ale bardzo wdzięczna, bardzo, bardzo dostarczająca bardzo dużo energii, no i takiej siły, motywacji do pracy i w ogóle jakaś tak nadająca chyba sens tak naprawdę pracy. To rośnie następne pokolenie i naszych tancerzy i naszych widzów, więc to jest naprawdę takie poczucie i obowiązku, i ogromnej przyjemności. Ja pracując w szkole wiele lat temu, dzieląc właśnie obowiązki pedagoga z przychodzeniem, z bieganiem na wieczorne próby grupy tańca współczesnego Politechniki Lubelskiej, opracowałam taki program, który chciałam realizować z dziećmi, żeby im pokazywać od najmłodszych lat taniec współczesny, teatr tańca. W zeszłym roku powstał Instytut Muzyki i Tańca. No i tak jakby dzięki temu stało się możliwe wprowadzanie tego, mam nadzieję, że na coraz większą skalę. W tej chwili weszło to do 3 szkół pilotażowo. Bardzo chciałabym, żeby wszystkie pierwszaki razem z matematyką i językiem polskim dostawały przy wejściu do szkoły właśnie wiedzę związaną z teatrem tańca, żeby mogły od początku rozwijać swoją wyobraźnię, świadomość jako widz, jako uczestnik kultury, takiej szeroko rozumianej. Oprócz tańca współczesnego uważam, że tancerz powinien poznawać również inne dziedziny i tańca, i sztuki, więc dzieci miały okazję spotkać się również z hip-hopem, z capoeirą, która jest już brazylijską sztuką walki, ale tak naprawdę też związaną z tańcem, z baletem, z klasyką, z tańcem narodowym również, z tańcami regionalnymi. Dzieci miały okazję również spróbować łączenia głosu z ruchem, takiej improwizacji głosowo-ruchowej. Także wszystkie te elementy, które współgrają z tańcem współczesnym i z teatrem tańca, chciałam, żeby poznały, żeby wiedziały, co to takiego i żeby mogły tym dysponować, żeby mogły, jeśli zechcą, wybrać sobie którąś z tych dziedzin tańca i spełniać się w niej twórczo. No i być właśnie takim świadomym i odbiorcą, i uczestnikiem kultury. Myślę, że te założenia się naprawdę udały. Były momenty zwątpienia oczywiście, bo z pierwszakami się pracuje niełatwo, ale
bo to rzeczywiście są żywioły niesamowite, ale myślę, że po tych trzech miesiącach mogliśmy zobaczyć, że naprawdę one same znalazły w tym sens. Zaczęły brać, korzystać z tego, brać dla siebie i korzystać dla własnej wyobraźni, uwrażliwiać się, doceniać i dostrzegać kolegów w grupie, z którymi musieli współtworzyć przedstawienie. No i właśnie tak porozumiewać się, komunikować się za pomocą nie tylko krzyku, głosu, biegania, ale myślę, że to taka inna forma, inny rodzaj komunikacji między nimi i że to się udało, że to się zaczęło udawać. Na pewno praca jest nieustanna i jeszcze daleka droga i długa, ale myślę, że po tym, co zobaczyliśmy, po tak krótkim czasie przygotowań, że to się udało. Chciałoby się, żeby tego było więcej i dłużej oczywiście.